drogie osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Opowiadanie o wizycie Jezusa w domu Zacheusza stanowi punkt kulminacyjny całej Jego publicznej działalności, która już wyraźnie zbliża się ku końcowi. Jego postępowanie po raz kolejny szokuje towarzyszący mu tłum i spotyka się z niezrozumieniem, co staje się okazją do udzielenia apostołom i świadkom kolejnej lekcji. Ponieważ ludzie uważali celników za wielkich grzeszników, wejście Jezusa do domu samego ich zwierzchnika wywołuje u wielu zgorszenie. Aby je załagodzić, Zacheusz zabiera publicznie głos i oświadcza, że nie jest on takim niegodziwcem, za jakiego uznaje go krytyka społeczna. Oznajmia Panu i zarazem wszystkim tam zebranym, że połowę swego majątku daje ubogim oraz postanawia naprawić zło wobec osób, które skrzywdził. Zacheusz oświadcza zatem, że osobiste spotkanie z Chrystusem stało się przełomowym momentem w jego życiu, chwilą odwrócenia się od zachłanności, a zwrócenia ku wielkoduszności, która jest naprawdę wielka. Po wypowiedzi Zacheusza głos zabiera sam Jezus i oświadcza najpierw, że idąc w gościnę do zwierzchnika celników, przyniósł jego domowi zbawienie. Jego obecność sprawiła, że Zacheusz uzyskał wewnętrzne i zewnętrzne wyzwolenie. Został uwolniony od żądzy pieniędzy oraz od upokarzającej opinii, w której świetle był grzesznikiem niezasługującym na łaskę przebaczenia grzechów. Wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii ukazuje oprócz osobistego nawrócenia Zacheusza również o wiele większy i trwający po dzień dzisiejszy sens misji zbawczej Syna Bożego, który przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. My jako chrześcijanie kontynuujemy to zbawcze zadanie, szukając dróg dotarcia nie tylko do jednostek, ale i całych społeczeństw. Dzisiaj wydaje się, że w świecie, a szczególnie w Europie, takie działania są bardzo konieczne. Zadziwia bowiem postawa marginalizacji życia religijnego i w wielu państwach skuteczna jej eliminacja z przestrzeni publicznej. Dzieje się to na naszych oczach. Dzieje się to w Europie, której korzenie są chrześcijańskie, w której geniusz ludzki na przestrzeni wieków, budując ogromne katedry, dawał świadectwo wiary, korzystając przy tym z piękna i potęgi dzieł ludzkich rąk i umysłów. Ku naszemu przerażeniu ten sam ludzki geniusz, porzuciwszy wiarę, potrafi te budowle burzyć, zacierając przy tym samym ślady wiary. W takim to czasie możemy powiedzieć: dobrze, że tu jesteśmy, tu we Lwowie, bowiem ta część Europy doświadczyła już wielkiego zniszczenia nie tylko świąt, ale ludzkich wartości, takich jak moralność, sprawiedliwość, prawda, uczciwość i wzajemny szacunek. Ta część Europy doświadczona bardzo boleśnie i okrutnie, jednak się przebudziła i powstaje z kolan. To tutaj możemy spotkać wielu współczesnych Zacheuszy, którzy zaprosili do swego życia Jezusa i doświadczyli nawrócenia.
to w tej części Europy dokonuje się wielka odbudowa tego, co zniszczyła cywilizacja nieprawości. Świadectwem takiego stanu rzeczy jest chociażby wasza obecność we Lwowie, który posłuchał świętego Jana Pawła II i kontynuuje jego wołanie. Duc in altum, wypłyń na głębię, wypłyń na głębię, Kościele Lwowski Łaciński. Pan z tobą. Nie lękaj się trudności, których i dzisiaj spotkasz na swojej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo. My zatem mamy wiele odwagi, aby te słowa skierować do narodów Europy, zapraszając je do wypłynięcia na głębię wiary, nadziei i miłości. Umiłowani bracia i siostry, ostatnie lata pontyfikatu świętego Jana Pawła II upłynęły między innymi na refleksji o chrześcijańskich korzeniach. Dziś chodzi nie tylko o zauważenie ich i uznanie. Kościół, idąc dalej, zachęca także do ożywiania naszej wiary, bowiem im silniejsze chrześcijaństwo w postawach Europejczyków, tym mniejsze niebezpieczeństwo jego marginalizacji. Dlatego właśnie w tym miejscu, gdzie od wieków społeczeństwo kształtuje cywilizacja Zachodu i Wschodu, gdzie żyją od wieków ludzie różnych narodowości i kultur, można zrozumieć, co znaczy stwierdzenie świętego Jana Pawła II, że Europa ma dwa płuca. To znaczy, jest jedna, jest całością i potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania tych dwóch społeczności. Niech zatem to nasze spotkanie uświadomi Europejczykom, że wspólnota narodów Europy potrzebuje nas wszystkich, również świata chrześcijańskiego, który ma ogromny wkład w tożsamość naszego kontynentu. Dlatego mamy prawo zachować wiarę, żyć według przykazania Boga i miłości i bliźniego oraz w Ewangelii odnajdywać nadzieję nie tylko na lepszą doczesność, ale przede wszystkim na wieczność w gronie świętych i błogosławionych.